Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę moją kasetę ze spławikami na wody stojące i kanały. Taki podstawowy zestaw spławików, które używam na zawody. Może się komuś to przydać. I dodatkowo, co warto mieć w takiej kasecie. Pytaliście, jak się spakować na zawody, dlaczego tyle tego sprzętu jest potrzebne, tyle spławików. Już sobie wszystko omawiamy i pokazuję Wam, jak ja to mam w swoich pudełkach. Jestem na łowisku, na którym długo nie byłem i teraz przygotowuję się do treningu. Nie wiem, jakie są warunki, jakie są ryby, znam tylko głębokość tego łowiska. No i pamiętam oczywiście inne zawody, w których tutaj startowałem, ale nie wiem, jaka będzie sytuacja, więc tyle zestawów pomoże mi się dopasować do danych warunków. Mniej więcej będę mógł dopasować zestaw, który będzie najbardziej skuteczny na zawodach, bo może być, że ryby słabo biorą, będzie trzeba używać pomimo dużej głębokości lekkich spławików, a może będą ryby dobrze rozkręcone, wtedy użyję bombki 3-gramowej i będę mógł szybko te ryby łowić. I właśnie tyle zestawów pomoże mi się dopasować do łowiska. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, jest łowisko 4 metry, a ja mam tylko spławiki gramowe, więc takie obciążenie składające się z 4 małych śrucin, one będzie bardzo długo docierało do dna. Będę tracił dużo czasu, żeby to opadło. A się może okazać, że te ryby dobrze biorą i wystarczy użyć spławika 3-gramowego i założyć oliwkę. Takie coś dwukrotnie szybciej dojdzie do dna niż taki spławik gramowy. I to właśnie tyle zestawów pomoże mi się dopasować do tej sytuacji. I teraz wyobraźmy sobie, że na przykład dobrze ryby biorą i ktoś ma spławik gramowy, obciążenie główne składające się z 4 śrucin i on łowi w ciągu minuty przykładowo 3, może 4 płotki. A mi z tym zestawem uda się łowić w ciągu minuty przykładowo 5 płoci, no to efekt będzie po 4 godzinach znaczący. Dlatego warto mieć tyle zestawów. I teraz tutaj jeszcze może akurat nie mam żółtych antenek, ale żółte antenki się przydają, gdy jest słabe oświetlenie. Warto mieć takie antenki też w swoich zestawach. Ja bardzo lubię malować antenkę na czarno. Ona jest przy też złym oświetleniu, przy odblaskach, przy takiej dużej fali też jest bardzo dobrze widoczna czarna antenka. Wystarczy markerem przemalować pół antenki i sprawa załatwiona. Jest to bardzo dobrze widoczne. Na pewno zwróciliście uwagę na taką sytuację, że gdy nie widać antenki, wystawiacie korpus przykładowo, żeby sprowokować ryby i ten korpus jest od razu widoczny. No to bo właśnie korpusy najczęściej są ciemne i gdy przemalujemy taką antenkę, jest to bardzo fajnie widoczne. Gdyby ktoś nie chciał niszczyć antenki, bo wiadomo, jak przemalujemy, to już na stałe. Można założyć gumkę, którą się zakłada na kil, tak jak tutaj jest to zrobione, i przemalować tylko tą gumkę. I później po tym połowieniu możemy to ściągnąć. To jest bardzo fajny patent. Dodatkowo zwróćcie uwagę, tutaj mam spławiki od 0,8 gramowe, 1,5 gramowe, 2 gramy, 2,5 i 3. I to mi się pozwoli dopasować tutaj do tych łowisk, na których będę w tym roku startował. Mniej więcej oczywiście, bo to jak się gdzieś będzie indziej jeździło, to trzeba będzie w zależności od sytuacji zmieniać te pudełko. Tutaj mam w razie czego, gdyby ryby nie reagowały, kilka zestawów uklejowych. Od 0,2 grama do 1,5 aż. Mogę też się szybko do tych uklei dopasować. I bardzo ważna rzecz, mam tutaj szpulkę żyłki, którą mogę przedłużać zestawy. Gdyby się okazało, że jakiś zestaw jest fajny, a jest za krótki, bo przykładowo był na łowisko 2 metry, to mogę sobie szybko taki zestaw przedłużyć dzięki szpulce żyłki. Nie muszę nigdzie szukać. Mam tutaj zapasowe gumki, którymi mogę zamocować zestaw i zapasowe haczyki. I chociaż nie jestem zwolennikiem trzymania haczyków na drabinkach, może zdarzyć się sytuacja prędzej czy później, że zapomnimy naszego pudełka z przyponami albo czegoś będzie w nim brakowało, a kilkanaście zawiązanych haczyków pod ręką może nam uratować zawody. Więc warto coś takiego mieć, albo gdzieś po prostu nawet w koszu, w samochodzie, bo może się zdarzyć, że zapomnimy takich haczyków. Dodatkowo oprócz tych wszystkich zestawów mam 2-3 zestawy zawsze schowane tutaj w siedzisku w koszu. W razie też bym tego zapomniał, albo coś by się wydarzyło, cokolwiek, to mam tutaj zapasowe zestawy. Warto o tym pamiętać. I tyle po prostu zestawów pozwala mi się dopasować do łowisk. I jak ktoś dużo trenuje, będzie miał tego znacznie więcej. Ale przede wszystkim sezon jest od łowienia, a nie od robienia zestawów. Zestawy robimy styczeń, luty, a w marcu już możemy się cieszyć marcowymi płotkami. Warto się tak zabezpieczyć, gdy ktoś startuje w zawodach lub nawet gdy ktoś wędkuje więcej, żeby podczas sezonu cieszyć się tylko wędkowaniem, a nie robieniem zestawów.
Mam nadzieję, że tym filmem komuś pomogłem. Zostaw komentarz, co ty masz w pudełku, jak ty podchodzisz do tematu wiązania haczyków i zestawów. Może ty masz jakieś fajne pomysły. Na pewno razem zdobędziemy wędkarską wiedzę. Życzę ci udanego sezonu. Siemanko, cześć!